Cześć kochani, witam was serdecznie na kanale Fokusowana. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, ulubieńcy miesiąca marca. Ja tak naprawdę zbieram się do wyjścia i stwierdziłam, że skoro mam jeszcze te 10 minut, tak naprawdę to mogę nagrać dla was ten filmik, bo nie ma tych produktów jakoś bardzo dużo, ale jednak to są tacy naprawdę mocniej ulubieńcy. Nie tylko tak naprawdę marca, bo niektóre kosmetyki już wielokrotnie wam pokazywałam, no ale jakby tutaj bez spoilerowania. Zacznę może od kategorii makijaż, bo chciałabym sobie właśnie pomalować usta i stwierdziłam, że i tak tego ulubieńca będę nakładała, ale mam dwa produkty. Pierwszy bardzo mocno nawilżający, który tak naprawdę kupiłam tutaj z polecenia jednej z was, bo miałam okres na bardzo, bardzo suche usta i został mi polecony ten kosmetyk, który możecie kupić. Muszę sprawdzać, czy się nagrywa, bo nieraz jakby nie sprawdzam tego, a później widzę, że fokus jest z tyłu. Jeszcze kwiatki sobie postawiłam mądra. To jest tak naprawdę taki krem na sutki, ale też wiem, że z ziaji coś jest bardzo podobnego, więc ja sobie tutaj na razie nałożę tylko i wyłącznie o ten produkt, a później może pod koniec pomaluję usta już tym właściwym ulubieńcem, z kolorem może, bo to też jest ogromny ulubieniec, bardzo wydajny. O, i to jest taki produkt, który po prostu natychmiastowo te usta nawilża. To jest taki kompres mega kojący. No podejrzewam, że jest skrona, wiecie, obgryzione, wrażliwe sutki, pomaga, to tym bardziej pomoże na usta, ale ja też swoich ust jakoś takich bardzo jasnych nie mam i dzięki temu, że ta moja czerwień wargowa jest trochę ciemniejsza, to od razu przy samym tylko takim mocno nawilżającym produkcie od razu całkiem inaczej ta buzia wygląda, także to jest chyba ta mniejsza pojemność, 10 ml, są jeszcze większe, ale ta jest fajna do torebki. Zresztą ostatnio wrzuciłam na Instagrama link do tego produktu, tam widziałam, że tam kilka, chyba nie, tam was 300 osób kliknęło w ten link, więc widocznie nie tylko ja mam suche usta i coś mocno nawilżającego było mi potrzebne, także ten produkt bardzo wam polecam. Nie będę absolutnie porównywała tego produktu do balsamu z Chanel nawilżającego, to są dwie różne kategorie, tamten też uwielbiam, po prostu kilka już opakowań zużyłam. To jest taki kompres, to jest taki po prostu taki plaster nawilżający, także bardzo, bardzo wam polecam. I drugi produkt, jeśli chodzi o takiego ulubieńca związanego z ustami, to pomadka, którą kupiłam, jak leciałam chyba do Polski, do Gliwic, tak mi się wydaje. Nie, kupiłam wtedy 19 Pink. Tą kupiłam jakoś później, ale jest to pomadka Charlotte Tilbury, która ostatnio stała się moim ogromnym, ogromnym ulubieńcem. Jest to odcień Rose to Fame. Ja mam tutaj tak, może teraz na razie tylko pokażę, o takiego lekkiego swatcha. Nie, tą pomadkę oczywiście może tak nałożyć, że tylko delikatnie wklepać w usta, więc ona jest bardziej już półtransparentna. A można jeszcze oczywiście z konturówką tutaj, wiecie, polecieć i ten kolor nadbudować. I to jest taki kolor, wam może tutaj wstawię zdjęcie. Jak miałam tą pomadkę na sobie. To jest oczywiście taki odcień wpadający w róż, ale to jest taki ekstremalnie twarzowy róż. To jest taka pomadka, w której się wygląda na świeżą, wyspaną, wypoczętą, zdrową. No po prostu coś cudownego i też myślę, że to będzie idealny odcień ślubny, jeśli szukacie swojej takiej pomadki na wasz wielki dzień, a może w tym roku akurat właśnie macie ślub, to myślę, że będzie ogromny ulubieniec wielu wizażystek, więc jeśli macie zimny typ kolorystyczny, ja jestem właśnie ciemnym latem, to uważam, że ta pomadka jest po prostu przecudowna. Ja zawsze moje klientki jakby uczulam na to, bo to jest coś, co mi się osobiście podoba, to jest jakby tylko, się zawsze mówię moje zdanie, bo make-up to tylko make-up, ale ja osobiście nie lubię ust jaśniejszych niż czerwień wargowa. Ja lubię takie usta, które są przynajmniej ton ciemniejszy, bo uważam, że to od razu tej twarzy nadaje odrobinę wyrazu. I dzisiaj też mam taki makijaż, mam tylko kreskę wyciągniętą i trzy kępki dosłownie nałożone, a ta pomadka wiem, że będzie po prostu wyglądała przepięknie i na co dzień właśnie tak do latania, czy właśnie na jakieś takie większe wyjście. Jeśli któraś z was wie, czy to jest edycja limitowana, to proszę dać mi znać, bo jeśli tak jest, to ja chcę mieć drugą w zapasie. Na tym mam już u Charlotte te wkłady tylko takie wykupić. Następnie makijażowe trzy kosmetyki, które bardzo chcę wam polecić. To również takie odgrzewane kotlety. To jest kotlet odgrzewany od takich chyba 5 lat. Czyli jest to podkład z Belle i Lumi w odcieniu 02. Jest to podkład lekko kryjący, rozświetlający,
który ja absolutnie uwielbiam. I jest to podkład, który jakby na mojej skórze, mam go teraz, żadnego filtra tutaj nie ma, nic. Chciałam powiedzieć, że nagrałam do dziennego światła, ale chyba faktycznie prognoza pogody się sprawdzi i zaraz będzie padało. Ale to jest taki podkład, który ja czy nałożę palcami, czy nałożę gąbką, czy nałożę pędzlem, to za każdym razem mi się podoba. Najbardziej mi się podoba nakładany jednak palcami, także zawsze sobie trochę tak po prostu rozgrzeję paluchy i aplikuję, bo wtedy też o wiele mniej produktu używam tak naprawdę. I ja ten podkład lubię, bo on wygląda bardzo naturalnie, bardzo świeżo i ekstremalnie mi się podoba. Zresztą już nie wiem od ilu lat. Myślę, że od tych 4-5 on na kanale się gdzieś tam pojawia. Ja tutaj mam jakieś takie, wiecie, jakieś tak ślady, jakieś takie przebarwienia, coś tak tutaj jakby ten podkład nie przykrywa mi go, może tak. Nawet jak daję drugą warstwę, to jakby tego krycia tutaj zbudować za bardzo nie mogę przy takich plamkach. Ale powiem wam szczerze, że mi to za bardzo nie przeszkadza, bo on jest na skórze taki bardzo lekki, bardzo delikatny, bardzo świeży i naprawdę ja go uwielbiam. Więc jeśli masz taką skórę normalną w kierunku suchej lub właśnie to jest taka bardziej cera, nie wiem, dojrzała, nie wiem, po 50, po 60 i chcecie coś takiego właśnie używać, to fajny produkt. Nie wiem, może któraś z waszych mam potrzebuje, to jest coś fajnego. Ja bardzo podkład lubię i powiem wam, że jestem z niego ekstremalnie zadowolona. Nie wiem, jaki on jest w cenie regularnej. 12 zł, 15. Cały czas jak patrzę na siebie, tutaj mam też lusterko przed sobą i widzę, że mam to ucho jeszcze czerwone. Nie wiem, jak to robiłam, ale jak prostowałam włosy, to przyprostowałam sobie też ucho. Zdolna jestem. Kolejne produkty z kategorii make-up to również odgrzewany kotlet. Już nie wiem, które to jest moje opakowanie. To jest korektor z marki Glossier Stretch Concealer. Tyle mi go zostało, czyli naprawdę już niewiele. Przedałbym się mieć kolejne opakowanie. I to jest ten odcień Very Light 4. Oni tam co chwilę zmieniają te odcienie. Kolory, które używałam kiedyś, mam wrażenie, że już nie istnieją, że cały czas ta gama się zmienia, rozszerza i kolory mają inne nazewnictwo, co nie jest pomocne, zwłaszcza jeśli robicie takie zakupy online. To jest taki odcień, który mam teraz właśnie, czyli do takiego mojego naturalnego odcienia skóry. On fajnie wygląda, nie jest za jasny, nie jest za ciemny i no dla mnie to jest taki mój po prostu idealny korektor, bo on ma takie właśnie średnie krycie plus, pięknie rozświetla, nie zastyga, nie wchodzi mi w zmarchy, więc naprawdę bardzo, bardzo go lubię, więc muszę zrobić kolejne opakowanie. No i ostatnio gdzieś tam próbowałam jakieś inne korektory, coś tam używać, ale mam wrażenie, że korektory takie często właśnie lubiane, gdzieś i polecane, które są zastygające, jednak moje po prostu tutaj okolice pod oczami bardzo przesuszają i nawet z najdelikatniejszym pudrem i po prostu z turbo ilością setting spray, czy też Charlotte Tilbury, czy MAC, to po prostu zaraz mam Saharę pod oczami. Także Glossier Stretch Concealer My Love Forever, już też nie wiem od ilu lat. Od 5 myślę przynajmniej. I produkt, który też nieraz wam pokazywałam i to jest po prostu Never Ending Story. Już nie wiem od jak dawna mam ten róż. Mam go też teraz na sobie. I to jest róż z marki MAC i to jest ta seria Glow Play Blush. Ja mam go w odcieniu Blush Please. I to jest taki piękny, wpadający takie różowe odcienie róż do policzków. I on też ma takie wykończenie, aby trochę mokre. I to jest taka ala plastelina, bo widzicie, to jest wsadzę palucha, o, także on jest przedziwny. On jest przedziwny, bo to nie jest ani puder, ani krem, tylko takie coś pomiędzy. O, tutaj może wam pokażę swatch koloru, jak wygląda. O, przepiękny, taki właśnie zgaszony róż. Dla zimnych typów kolorystycznych coś cudownego. Zresztą na rozpiskach makijażowych cała ta seria Glow Play Blush, to co się nazywa? Tak, Glow Play Blush jest rozpisana, także jak was to interesuje, a macie rozpiskę, to tam sobie można zjechać, lub jeśli nie macie, a chcecie, to nawet dla klientek, których ja analizy nie robiłam, uwaga, autopromocja, to też takie rozpiski, panele makijażowo-poradnikowe można sobie dokupić, do tego zawsze jest spora porcja inspiracji, no tak z 200 myślę, że mi się tam zbierze, w sensie 200 inspiracji, bo sam panel makijażowo-poradnikowy to jest ponad 1000 pozycji! I gdyby to teraz było... to teraz było prasowane, to już pewnie by mi się rozbiło, a tak w całości. Także uwielbiam. Można ten efekt budować, przepięknie wygląda, ładnie też się utrzymuje. No myślę, że na skórze przetłuszczającej się to może niekoniecznie, ale taka normalna w kierunku suchej, jaką ja mam, to jest jak najbardziej super. 3 produkty z kategorii włosy. Po pierwsze, ogólnie moje włosy są moim ogromnym ulubieńcem, bo uważam, że naprawdę mam bardzo ładnie te włosy zrobione, także doblądziłam się jeszcze.
No i jestem bardzo zadowolona właśnie z tej dziewczyny, bo to jest taka fryzjerka, która zrobiła mi tak włosy, że one mi, wiecie, ani mi się nie kruszyły, dalej mi bardzo ładnie rosły, nie uwrażliwiła mi tych włosów, ne? Ale ja byłam bardzo zadowolona, zresztą doskonale widziałyście, jak moje włosy wyglądają, w jakiej są kondycji, że cały czas mogę je zapuszczać, tak dosłownie milimetr mi obcięła, ale już mam takie naprawdę długie, taka moja wymarzona długość będzie taka poniżej, taka, wiecie, taka tu, taka jeszcze tyle mi brakuje, ale myślę, że do końca roku w tym tempie, jak mi włosy rosną, to się uda. I tak naprawdę myślałam, że będę chodziła trochę rzadziej do fryzjera, ale w momencie, kiedy już robię sobie jednak takie jaśniejsze koloryzacje przy buzi, to ja też widzę, jak mi szybko włosy rosną i nie chcę już zostawać z takim dużym odrostem, więc co te kilka miesięcy będę chyba do niej wracać. Zresztą już zapisałam się do przodu na kolejną wizytę, więc jeśli szukacie naprawdę fryzjerki, która potrafi face framing, low lights i naprawdę ma takie, wiecie, fajne podejście do włosów, ja jestem bardzo z niej zadowolona, to jest właśnie Hanna w salonie Blow w Stamford, więc ja Wam podlinkuję też w opisie na dole jej Instagrama, gdybyście miały ochotę. Sama chodzę, sama płacę, nikt mnie tam, wiecie, nie zaprasza, nic mi nie sponsoruje, więc jakby coś, wiecie, taka szczera moja polecajka, także bardzo polecam. Mówię, ja jestem mega zadowolona, wiadomo, ten kolor mi jeszcze pracuje, ale to, jak właśnie ta koloryzacja jest rozłożona, jak te włosy ładnie wyglądają. I też myślę, że ogólnie mówiąc na to, jak moje włosy wyglądają, wpływa dużo rzeczy, bo też często słyszę, ale ci szybko włosy rosną. Mi zawsze włosy szybko rosły. Dodatkowo jakiś tam, wiecie, skrzyp, omega, pokrzywa, jakie rzeczy też gdzieś tam piję, suplementuję, biorę. Myślę też, że to, że używam Dysona od 4 lat, jeśli chodzi o suszenie moich włosów, też ma na nie wpływ. Tak mi się przynajmniej wydaje. Osobiście taka jest moja opinia. Tak samo prostownica, tak? GHD Max. Uważam, że to właśnie czym stylizuję włosy, bo dopiero tak naprawdę takiej ochrony przeciw temperaturze, tego Heat Protect używam od niedawna i te moje włosy wyglądały wcześniej też bardzo dobrze. Te włosy mi rosły, te włosy mi się nie kruszyły, nie były przeprocesowane u fryzjera. Później ta pielęgnacja moja w domu jest tak naprawdę bardziej na zasadzie umycie skalpu, żeby te włosy po prostu były czyste i coś nabliżającego na włosy. Więc tutaj dużo elementów, myślę, ma wpływ na to, jak te moje włosy wyglądają, bo nie robię jakichś, nie wiem, wcierek, jakichś takich typowych rzeczy gdzieś tam, wiecie, nie robię ekstra dla swoich włosów. One po prostu same, ja mam dużo włosów, ale cienkich, tak zawsze słyszałam u fryzjera. Moje włosy też dosyć łatwo się same w sobie rozjaśniają, no ale też w międzyczasie, jak przez chwilę robiłam sobie włosy sama w domu, to ja te włosy farbowałam fryzjerskimi rzeczami. To nie były rzeczy kupione, wiecie, w Tesco, w Butcie, gdzieś takie tego typu, bo jeśli tak bym farbowała, to też nie mogłabym tak szybko dojść do tego koloru, który mam teraz. To docelowo jest taki kolor, taki jeszcze podoba mi się, ale wiem, że przy następnej wizycie będzie jeszcze, już będzie takie 100% na czym mi zależy, bo mi też nie zależy na zrobieniu włosów szybko, żeby później te włosy sobie właśnie, wiecie, uwrażliwić, że zaczęły mi się kruszyć, że były przeprocesowane, więc jakby tutaj, wiecie, trochę się na to zbiera, że to było sobie takie nie inaczej, ale no to teraz ten blask to jest po prostu GHD Max. To jest prostownica, o której już Wam mówiłam milion razy, gdzie raz na vlogu się śmiałam, że obcy przez nią przemawiają. Nie wiem, czy ktoś oglądał tego vloga, dajcie znać, że tutaj siedziałam, coś akurat nagrywałam, było cicho, a nagle ta prostownica jakieś dźwięki się mi wydawała jak, nie wiem, jakiś dziki chomik. Także zawsze ją po prostu wypinam z prądu, pomimo że jest na gniazdko wyłączone. Ale to jest prostownica, którą bardzo, bardzo lubię i tak samo mówię. Myślę, że suszarka z Dysona też robi swoje, bo ja o wiele mniej włosów widzę właśnie na panelach, na dywanie. Jak gdzieś jadę i nie zabiorę prostownicy, jest taka najzwyklejsza, najprostsza prostownica, to mam wrażenie, że mi się zaraz łeb pali. Bo myślę, no nie wiem, ja Dyson akurat bardzo lubię i polecam. Więc jeśli chodzi o produkty do włosów, przechodząc do sedna, więc Hannę Wam podlinkuję w opisie na dole, ale produkty do włosów. I teraz to już jest moje drugie opakowanie, które się powoli zaczyna kończyć, chociaż tutaj jeszcze to naprawdę są tygodnie używania, ale to jest olejek z Olaplex 7 Bonding Oil. Kiedyś mi się wydawało, że olejek jak olejek, jedna cholera, ale no na przykład ja sobie daję niewielką ilość przed suszeniem i teraz też na koniec, na te końcówki sobie dałam, że one były takie bardziej jakby dociężone, gładkie, ale ten olejek jakby nie obtłuszcza mi włosów, nie wiem, bardzo mi się podoba ten efekt, jaki widzę i myślę, że jak kupię
Dobra, trzeba kupić kolejny tego typu produkt, to też kupię właśnie ten z Olaplex, bo on jest może trochę droższy w porównaniu do innych tego typu kosmetyków, ale no bardzo go lubię, fajne też ma opakowanie, widzę ile go mi jeszcze zostało, także to jest mój ogromny ulubieniec. No i ogólnie z Olaplexu ja produkty dosyć lubię i używam, bo też Olaplex trójkę używam, czy chodzę do fryzjera, czy robiłam włosy same w domu, to raz w tygodniu ten Olaplex starałam się nałożyć. Tutaj też mam w ręce kolejny produkt, który w ulubieńcach roku chyba był jakoś, czy w zeszłym roku, na pewno kilka razy go pokazywałam w ulubieńcach i w dękach, ale wróciłam do niego. To jest maska z L'Oreala, z tej takiej serii właśnie fioletowej z kwasem hialuronowym. I tutaj już Wam pokażę, że to jest właśnie do włosów niby tam odwodnionych, tak? 72 godziny nawilżenia. No została mi tutaj jakaś połowa. Ma taki dosyć intensywny, świeży, kosmetyczny zapach, ale jakoś on mi się podoba, na włosach się nie utrzymuje i naprawdę ta niewielka ilość na 2 minuty zostawiona sprawia, że po zmyciu te moje włosy są naprawdę łatwe do rozczesania, takie właśnie sypkie, nawilżone, bardzo, bardzo fajne, bardzo maskę lubię. Miałam was w tej serii szampon też i odżywkę, ale szampon mi się wydaje, że obciążał mi włosy, że nie do końca był taki dla mnie odpowiedni, że no tak, że szampon nie za bardzo, ale ta maska hit, to jest, nie wiem, które moje z rzędu opakowanie i jak złapię na promocji, to na pewno jeszcze sobie przynajmniej ze 2 kupię, żeby miała na zapas u siebie w domu. Także do włosów rozjaśnianych, czy właśnie do włosów takich bardziej suchych, potrzebujących czegoś ekstra, bardzo Wam polecam. I teraz jeśli chodzi o szampon do włosów, to podejrzewam, że każda włosomaniaszka w tym momencie, jak to zobaczy, to po prostu serce jej pęknie i od razu, wiecie, będzie nie, najgorszy szampon. Ale z szamponami ja myślę, że to jest taka kwestia, tak mi się przynajmniej wydaje, bo wiecie, ja to się znam na kolorach, niekoniecznie na pielęgnacji włosów, tylko pokazuję, co mi się sprawdza. Ale to jest taki szampon, po którym ja faktycznie widzę, że mam ładnie oczyszczony skalp, nic mnie nie swędzi, mam włosy odbite od nasady, jest ta objętość i włosy nie przytłuszczają się aż tak często. I gdzieś kiedyś widziałam właśnie na jakimś TikToku, fryzjerka polecała, że to jest taki jej go-to. Mówię, a dobra, spróbuję. I to jest Pantene Volume and Body. I to jest szampon właśnie ten z witaminą B7. On jest żelowy, taki przeźroczysty. Bardzo, bardzo mi się dobrze sprawdza. I myślę, że jak go skończę, to kupię go ponownie, bo on kosztuje naprawdę jakieś przyzwoite pieniądze. Często jest na promocji, to jest aż 400 ml. I naprawdę bardzo go lubię, bo patrzcie, mam teraz włosy właśnie świeżo umyte. Mam niewielką tutaj dziś ilość tylko tego teksturyzującego sprayu z Olaplex. Może Wam pokażę kiedyś od razu po myciu, jak tylko po wysuszeniu wyglądają włosy, bo one są takie naprawdę od razu fajne, odbite od nasady i no mega mi się ten szampon dobrze sprawdza, więc to jest takie na zasadzie nie bijcie, nie krzyczcie, bo gdzieś tam często właśnie widziałam, że to jest niedobre, że nie używajcie, no ale powiem Wam, że no, nie wiem, sprawdza mi się, jestem bardzo zadowolona. I na koniec zapach miesiąca, to nic innego jak Kirkę. Jest to zapach, który miałam w tym miesiącu, w ogóle w tym miesiącu fajne rzeczy się działy, bo był remont łazienki, pokazywałam Wam vlog czy 2 do tyłu, już nie wiem kiedy co idzie, ale pokazywałam Wam łazienkę, byłyśmy w Londynie, miałyśmy fantastyczny czas i to jest taki zapach, który ja już przywołuję lato, wiosnę, bo on jest właśnie taki ciepło, tulający, owocowy, egzotyczny, z ogonem. To jest zapach, gdzie bardzo, bardzo, bardzo często jak go mam, to albo słyszę, bardzo ładnie pachniesz, albo przepraszam, czym pachniesz, bo nie wiem, bo chcę wiedzieć, tak? Także ja bardzo lubię i no myślę, że już jakąś, nie wiem, 1/3 zużyłam. To jest dosyć ciężka butelka, więc ciężko też tak jakby zgadywać, ile faktycznie tego jeszcze jest zapachu w środku. A nie, sorry, jeszcze, przecież miałam pomadkę na koniec pokazać. Dobra, jak mówię, coś miałaś zrobić. Skleroza nie boli, tylko się trzeba nachodzić. Także to, tak wygląda moje usta. I teraz pomadka tylko tak, o, bez konturówki, bez niczego. Też sobie ją tak nieraz, o, tak na szybko, tak żeby było, o, cokolwiek. Patrzcie, teraz jak ładnie świeżo usta wyglądają. A teraz trochę grubsza warstwa. Mega, mega mi się podoba. Uważam, że bardzo twarzowy kolor, bardzo świeżo od razu w nim wyglądam i czy miałabym mocniejszy makijaż, to też uważam, że byłby to super, super odcień. I przy też myślę ciemniejszej wersji włosów, jak wcześniej miałam, też on by bardzo ładnie się prezentował. Także to już wszyscy moi ulubieńcy. Widzimy się za niedługo. Buziaki, trzymajcie się ciepło.